ale tak naprawdę to ja dziękuję bo wykonawcom za solidną robotę, bo praca została wykonana, też niejednokrotnie sprawdzałam, patrzyłam. Pan burmistrz powie zaraz o kosztorysie, żebyście też wiedzieli, ile to kosztowało. Natomiast ja jestem zadowolona, że kolejny odcinek drogi jest oddany. Nie chciałam robić tutaj szumnie żadnej jakiejś takiej imprezy, nie wiadomo czego. Z księdzem rozmawiałam, żeby przyjechał po Bożemu i poświęcił, żeby się dobrze jeździło, żeby normalnie można było użytkować drogę. No i cóż, ja dziękuję Państwu, no bo to jest chyba normalne, że my jesteśmy dla Was, a nie odwrotnie. Panie burmistrzu, chociaż krótko o kosztach tylko. Pani burmistrz, wielebny księże proboszczu, Państwo zapewne znają wykonawcę, ale tak woli przypomnienia. Ten odcinek drogi wykonywała firma przedsiębiorstwo usługowe handlowe Kampol Barbara Szymczyk, mająca siedzibę w Dąbrowie Białostockiej, także droga jest na gwarancji. Myślę, że nie będą tutaj potrzebne żadne zgłoszenia, niemniej jednak to jest właśnie ten wykonawca. Formalnie przedsięwzięcie nazywa się Przebudowa Drogi Gminnej numer 103729B w miejscowości Gliniszcze Wielkie, wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 418 753,9 zł po podpisaniu protokołu zostanie opłacone. Czy Państwo mają jakieś uwagi przed jeszcze komisją odbiorową formalną? Jeżeli mieszkańcy nie mają uwag, to myślę, że komisja również nie będzie miała uwag. Dzisiaj jest odbiór techniczny, żadnej kasy nie robimy, bo to tak naprawdę powinno być normalność. Jest odbiór, mieszkańcy czy mają zastrzeżenia, to niech mówią, jeżeli nie, to się cieszymy, że jest dobrze wykonane. Mieszkańcy mogli docierać bezpiecznie do wyznaczonego im celu tu na ziemi i w wieczności. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.